Posłuchaj, jakbym miał obstawiać, która paczuszka jest z AliExpress, no to 3, 2, 1 mówię, że ta. Cześć, leci ekipa WK z tej strony, bez Sakera, Saker już w Anglii, jutro leci na zawody. Napiszcie w komentarzu dla Sakera coś. Tak, na pewno bardzo tego chcę, a dzisiaj testujemy kolejne rzeczy youtuberów, czyli formacik. Trochę po tysiaczku, dzisiaj tysiaczka nagrywaliśmy. Ty jak po inhalacji się czułem po tym biegu, tak wiesz. Że testujemy rzeczy youtuberów i jest to format znany, podpierdolony od Nitra. U Nitra pierwszy raz zobaczyliśmy ten format, jak oceniał m.in. nasze rzeczy i zostały też tam fajnie ocenione. Mówimy, podpierdalamy od Nitra i jedziemy z naszym. Pierwsza rzecz. A jest na co dzisiaj miała przyjechać, jak... Jest, na co czeka tam przed tym. Bo będą rzeczy z Team X, tak? Tak, dlatego warto zostać do końca, bo na co na końcu odcinka będzie. Dobra, ale najpierw jest Konopski. Najpierw Konopski. Konopski to jest kanał komentarzy? Tak. Okej. Okay. Tak, młody youtuber, nie? Czy to jest Arystoteles? Filozofii. Kto jest filozofem znanym? Sokrates. Sokrates. Arystoteles był matematykiem, tak? Sokrates też miał fajny cytat właśnie o tym, jak to jest ważne, że to jest właśnie to on powiedział chyba, że to jest wstyd, jeżeli młody mężczyzna nie zazna tej tężyzny fizycznej. Ile jego ciało jest w stanie zrobić. Nie rozwija fizyczności. Oczywiście, swoje, to właśnie to był chyba on. Także tutaj już plusik za Sokratesa. Jeżeli to jest on, oczywiście. Może to być, nie wiem, Konopski, jakoś zrobiony na fanart, nie? A jak to jest, poczekaj, a teraz Konopski... jak się dzieli z Sokratesem? Jak to jest? No bo Wersow miała aferę za tą Sowę, a jak jest z twarzą Sokratesa, z jego wizerunkiem? Może on już jest dziedzictwem dostępnym dla każdego, bo jest tak stare to dzieło. Jest coś takiego, że chyba po 50 latach na przykład z każdej piosenki możesz korzystać. Przy postu. Ale no tak, już oceniając, to jest karton zwykły, to jest druk, a to jest nalepka. Nalepka? A wygląda jak nie nalepka. Albo jakaś tekturka taka. Nie, rzeczywiście jest naklejka, ale bardzo fajnie wygląda. No. Fajny efekt. Otwieramy, uwaga. Do widzów. Do widzów otwieramy. Wygląda to tak. No i mamy uloteczkę, dzięki za zakup, oznacz nas. Czyli nie, jest podpis. Marka nie nazywa się. Fajnie. Marka nie nazywa się Konopski. Tu mamy japoński. Widziałem coś takiego u ekipy chyba, że była ekipa po japońsku. Folijki, których my no już właśnie staramy się pozbyć. Jeszcze mamy je w niektórych produktach, ale już wychodzimy z tych folijek. Do foliopaków, do folii na koszulek staramy się takiej fajnej matowej folii, ona jest biodegradowalna, używać, ale przy okazji oprócz, że jest eko, ona fajniej wygląda i w dotyku jest fajniejsza, a taka no jednak jest słabsza, nie? W dotyku i w odbiorze jest słabsza taka folia, ale no, sami ją też mamy gdzie nie gdzie, więc... Bardzo mały rozmiar. Jak na sklepie youtuberów się dopiero rozwijają, więc i tak spoko. Czy wiemy panowie, czy Konopski produkuje w Polsce? Nie wiemy tego. Jesteś doświadczonym youtuberem, który ma sklep swój, więc ocenia. Na wstępie fajnie tutaj hafcik jest, fajne wykończenie. Cały przód jest w hafcie, także to na plus. Spoko materiał. Z tyłu przyjemny nadruczek, materiał tak, jest spoko. Koszulka nie jest tekturowa, nie jest też oczywiście rozciągliwa jakoś mocno, ale jest to taka fajne, bawełna, która nie jest tekturą. Meszek mamy. Nie jest to fruit of the loom najniższego sortu. Zdecydowanie, no jest to taka koszuleczka już jakościowa, bym powiedział, fajnie. No jak bluza? Tu bluzy też tak nie jest jakaś mocno gruba, ale 280. Od spodu taka ciepła, no teraz na jesień bardzo fajnie, myślę. Mamy jaki tu rozmiar? Mały jakiś. No ale tu bluza bardzo spoko wygląda, no, nie ma się do czego przyczepić i tutaj dotykałem ją z każdej strony. Tu porównuję, tu akurat masz elastyczny materiał, ale tutaj jest to podobne, nie? Do tego co
my mamy. No jest to jakaś polska szwalnia. Nie są to ten, jak Mr. Vista te rzeczy, metalowe. Nie wiem, czy czytałeś wyprodukowane w Polsce. Czytałeś? Nie przeczytałem jeszcze, ale... Bo jest metka. Na stronie też nie ma za bardzo. No, ale widać. Gramatura 210. No jest łatwo grubsza zweryfikować. Właśnie. To się zgadza. Tu metalowe takie, to kwestia gustu, tu końcówki metalowe. My kiedyś chyba też mieliśmy takie, teraz już nie mamy, nie? Tych metalowych mamy takie no. Rygle przycia, bo te nam chyba rdzewiało, ale no, być może... Też po praniu zdarzało się, że puszczało. A, przepraszam, nalot się taki robił wokół tego, nie? No, no. No sznurki są standardowe, też mieliśmy przez długi czas tego typu sznurki. Ale teraz mamy kły, na pewno, ale kły na pewno można znaleźć bardziej dojebany sznurek, troszkę bardziej się wyróżniający. No ale jest dobry jakościowo, nie? Test na druku. Nie no, na druku. Hafcik też. Jest. Według mnie na druk będzie bardzo długo trzymał. No. Jest właśnie taki... To po dotyku czuć, że on jest taki żelowaty trochę. Nie jest, no. Bo jak jest ziarnisty nadruk, to często on potem pęka albo odpada. Ten taki jest, mocno przylega. Tu widać, że jest wysokiej jakości nadruk. Co tutaj jest na nadruku? Ok, filozofia means... Ok, że filozofia oznacza, że miłość jest wiedzą. W szerszym sensie filozofia jest aktywnością ludzi, którzy szukają i starają się zrozumieć fundamentalne prawdy o nich samych, o świecie, w którym żyją i o relationships, czyli tak, czyli o związkach ze światem i relacjach międzyludzkich. Jako academic discipline, czyli chyba po prostu chodzi o przedmiot akademicki. Ale jak ogólnie na 100% bawełny, to nie jest taką, jakby powiedzmy, tekturą, że ona, zobacz, tak ciut, jakby pracuje. Może tą stronę nie, ale... No nie, no to nie, to jest fajna taka bawełna nietekturowa. No. Nie fruit of the loom. No. Dobra. A mi się wydaje, że tu jest troszkę elastanu. Tak jakby było, co? Jest parę procent raczej no. Elastanu. Ale to jest 100% bawełna. Tylko, że to jest, bo krój jest inny, krój jest bardziej klasyczny. My mamy zupełnie inny krój i co? To jest grubsza koszulka niż nasza. My mamy w oversize'ach tego typu grubość koszulki dopiero, bo chcemy, żeby nasze opinały. Elastyczne, my chcemy takie koszulki, że jak... Ale nam głosy kurwa, że jak Pepe cię złapie w polu karnym, to ta koszulka tak. No. A jak cię Pepe w tej złapie, no to... To cię ściągnie na ziemię, nie? Tutaj tak, o, można się przyczepić do detali, że tutaj tak nie jest wszyte. Ale właśnie chciałem o tym... Z należytą starannością. Takie rzeczy ciężko też skontrolować. Też my z zewnętrznych szwalni korzystamy, to po prostu się zdarza, że tu gdzieś wyjdzie szef za daleko, tutaj jakiś sznurek zwisa. W niektórych rzeczach, no, żeby ludzie... To znaczy nie, raczej nie w rzeczach, które mamy na magazynie, tylko jeszcze w fazie jakichś testów, czy jak coś przyjdzie źle, to poprawiamy. Na przykład, ale jest autorski kołnierzyk, no. Jest jego kołnierzyk, mogło go nie być, a jest. No tak, ale można, wiesz, można zwrócić uwagę później w szwalni, żeby jednak doszywali do końca, bo to potem dalej może się pruć, nie? Po kilku iluś tam praniach. Zdarza się. Ale to jest ciężko naprawdę, trzeba cały czas czuwać, nie? Nad produkcją. A już jak się zmienia na przykład dostawcę, to się zaczyna zabawa od nowa. I co? No nie mieliśmy, jaka kwota była tego zamówienia? 300 zł. Nie mieliśmy na przykład wlep i gratisu, nie? Ale za to bardzo fajna kartka jest z podpisem. Chuleczki. A, mieliśmy gratis, to nie jeszcze zauważyłem, przepraszam. Jeszcze kartka były mentosy, które zjadłem. A, ty. No. Czyli było. No kurde, to nie, to czyli super. Były gratisy. Ty byś bardziej batona proteinowego chciał. Ale ja wezmę te rzeczy. Tak. Dzięki. No. Bardzo dobre nadruki, hafty. I produkcja polska, super, oby więcej takich firm. Konopa często oglądam, żeby być na bieżąco. Gotowi na kolejną pakę? Z aferkami. Piłka nożna. Kartonik z logiem? Bez. Wy otwieraliście okay. Coś, że ten karton jest... Konop miał z logiem. Tak, tak przyszedł. Znaczy po prostu normalnie nic nie wszędzie wszedł. Dobra, dobra. Wyjadałeś gratisy. Mentosy wyjadłem. Wyjadał gratisy. Dobra, taka paczuszka. Zasypujemy, czy mam to otworzyć? Wyjmij. Wyjąć, wyjmij od lewej.
Bo user experience by było takie, żebyś to wyjmował. Raczej tak. Byś nie pierdolił się z otwieraniem tego kartonika. To jest raczej koperta taka. Więc to jest no... Czyli bym zrobił tak. Mamy bibułę. Dobra. Też gdzieniegdzie u nas spotkacie taką bibułkę. Bibułeczka bardzo fajnie. I teraz tak, tutaj już coś wyleciało. Naklejeczka. 100% biodegradowalny. O. Coś tam eko tak, grała. Tak, no. No to jest przezroczyste. Fajnie, że... No od razu ta folia już nie jest taka tamska w dotyku. Ta jest, ale chyba tutaj SMK podobnie do nas, nie kupisz, fajna opaseczka. Dobra, SNK, gratuluję świetnego zakupu. Pamiętaj jednak, że skilla nie kupisz, dlatego pracuj ciężko nad swoimi marzeniami i realizuj swoje pasje. Zachęcam również do udostępniania swojego zdjęcia stories oznaczając SNK sklep. Dziękuję i pozdrawiam. O, fajna karta. Fajna, fajnej jakości karteczka ogólnie, doceniam to. Coś w naszym stylu. Weź dotknij sobie karteczki, bardzo przyjemna z dotyku. Opaska bardzo dobrej jakości jest. Super ta kartka. To jest na druku. Opakowanie, no standardowa folia, no. Ma swoje sznureczki. Fajnie. Tak, no. Na bardzo fajnie. To jest detal już. Ta bluza jest kompletniejsza dzięki temu. No więcej pracy wymaga. Zabiegu. Więcej pracy wymaga bluza, jeżeli jeszcze takie sznurki wrzucasz, bo tak ciekawostkę powiem, że zwykle sznurki trzeba osobno zamawiać. Potem się wysyła je do szwalni i szwalnia korzysta z tych wszystkich tasiemek, sznurków, dodatków, okay. Więc jest więcej zabawy. Bluza jest, jest fajna, jest cieńsza, ale też SNK ma prawdopodobnie widzów sportowych. A, bo to jest, ty masz tu taką podszewkę, o. Nie, to jeszcze nie. Nie. Ale to jest podobne. Jest to podobne miotą frizz niebieską. Pętelkowa taka. Ale jest myślę, tutaj. Że to jest fajne dla osób, co są aktywne, bo ta bluza troszeczkę bardziej pracuje. To nie jest z tych puchatych na jesień zimę bluza. Jest lżejsza. No. Tak, że sobie ją nakładasz, ona fajnie pracuje, bardziej tak może opina sylwetkę. Natomiast to jest mistrzostwo świata. Wow. SNK. Ale to nam się udało muszę ci wysłać, ale to jest. Od kiedy to mamy są przełaje. Takie bluzy, nie? To są przełaje, żeby coś takiego zrobić. Jako ten produkt, fajna bluza. My z tych materiałów. Trenowałbym w takiej bluzie. My z tego materiału tylko troszkę elastycznego korzystamy. Chyba Sportowa Polska jest z tego typu, ale bardziej elastyczna. No. Mm-hmm. Panowie, koszuleczka. Jest git. 92% bawełna, 8 elastan. Bardzo fajnie pracuje. To rozmiar XL. Nawet sporawy jest. Szywkę należy docenić. Ale to chyba taki orysar. Ale jak dla mnie na przykład Konopski miał hafty, to jest wszywka, wiesz, na równi to nie, no, stawiam. Są dopracowane albo ta, albo to, nie? O, jest... Bardzo elastyczna, no. Jest trochę grubsza, ale przypomina mi elastycznością to. Fajna, przyjemna. Pokaż, jest trochę jeszcze bardziej, ale rozciągliwa, ale... O! Bo zwykle... Na plusik! Tak, bardzo fajna koszuleczka. Zwykle koszulki mają 5% elastanu, a tutaj jest 0 albo do 5%, widać, a ma 8. Widać, że sport robi chłopak i wie, o co chodzi. Chyba koszulka to jest, nie jest tekturowa, no. Pracuje. Test nici, czy są elastyczne. Są takie półelastyczne. Wystarczy, bo to nie jest slim fit. Nie, naprawdę fajna koszulka. No. A myślałem, że ona jest, wiesz, bardziej tekturówka, jak ją trzymałeś. I, takie, jakbym miał się do czegoś przypierdalać, no to na przykład my czy Konopski mamy tutaj te tasiemki z tyłu nasze. Tu nie ma tej tasiemki. Ale fajny kołnierzyk jest. Nadruk tej bluzy to nie jest sitodruk. Ani haft, to jest folia taka. I ja wiem, że ona dużo szybciej potrafi pękać, ta folia. I no, ciekawe, czemu taki wybór padł na tą folię. Ale przy takich literkach raczej to nie pęknie w chuj długo. Takie nadruki nie pękają za bardzo. Nie, nie ma zakrzywień. Nie ma co tu. Takich małych kątów. No i są przerwy. Są przerwy między literkami, więc no jak to masz tak, to. I nie jest mocno opinająca, więc też nie. Ale zastanawiam się, czemu padło na folię, która raczej jak robisz w bardzo dużych ilościach, to się częściej nadruk robi. To samo jest tutaj, na bluzie. Bluza mniej pracuje, więc jest bezpieczniejszy ten nadruk, ale no w praniu wiadomo, że u nas by to średnio wyszło, bo bardziej opina ci, nie? Odzież.
Chociaż cały czas, cały czas też uczymy się z nadrukami. To jest taki temat rzeka i cały czas coś nas zaskakuje też. A tu co? Tu mamy uszyto w Polsce. No. SMK, wszystko, nie tam jakieś ligi. To jest... Dobra, to jest git. Podsumowując, super, kolejna bardzo fajne... porządne, naprawdę. Bardzo się cieszę, że te polskie rzeczy właśnie nawet już od youtuberów, bo to są youtuberzy, kurde, to nie są marki, wiesz, streetwearowe polskie z bardzo długą historią, ale że one już są o niebo lepsze od ubrań, które spotkacie w sieciówkach. Jak idziecie do jakiegoś HM-a, Zary i tak dalej, to ta jakość nie będzie tak dobra. I fajnie, że na YouTubie jest już tyle firm, które panowie Bonacy robią, tak. Już ten ma wchodzić? No. Mhm. Foliopak mamy z napisem Team X. To taki plus, chociaż taki ten czarny, taki zwykły, nie? Taka zwykła, zwykła folia. Ale taki, to jest żałoba. Gdyby nie ten nadruk, to w ogóle by dla mnie był to minus, że to w takim przyszło całym czarnym, nie? Ale że jest nadruk, to fajnie, fajnie dedykowany, bo nie każdy zrobi dedykowany foliopak, nie? My przez jakiś czas teraz nie mieliśmy, bo mieliśmy problem z dostawą, ale chyba już są znowu. Zobaczmy, co tutaj wyjdzie z paczki. Z folii wychodzi folia. No niestety, no takie mamy czasy, że z tej folii się jeszcze korzysta. Ale nie od razu. Ale dobrze, że już na rynku coraz częściej są te lepsze folie, właśnie te biodegradowalne, i one naprawdę w dotyku robią dużo lepszy efekt. Nie ma, nie, nic, nie, ma, no nie, ma, nie ma podpisów członków ekipy, członków Teamu X, no, nic nie ma. Mocne jest hasło, haft, nie? Team X. Zastanawiam się nad jednym, czy to jest ich czcionka. Aha, oni wykorzystują, zobacz, wiele czcionek. Bo tutaj jest takie Team X, jest taka czcionka, a na przykład no, na koszulce tam jest taka graficzka, że jak drużyna koledżowa, nie? No bawią się swoim napisem, w zależności od pewnie kolekcji jest troszkę w innym stylu. Ta bluza, jeżeli chodzi tak o wygląd, aż tak mi nie podchodzi. Sznurki takie bardzo, bardzo zwykłe. Mam wrażenie, że bluza troszeczkę, jest spoko jakość, ale nie jest to jakość taka jak u poprzedników. Nie ma tasiemki dedykowanej. Widzisz? Haft jest jeszcze ok. Też mamy podobne, podobny haft mamy na... ale bluza pracuje, zobacz. Rękaw, trochę chociaż pracuje, nie jest to tektura City. To masz takie podwójne szycie na kapturze. To też jest coś. Także to spoko człowiek z tym wygląda. Nie wygląda jak w kwadracie. Przy takiej cieńszej bluzie ja bym bardziej zastosował ten materiał, który miał Lachu. Tak. W fioletowej, bo ona jest cienka. Fleece też miał podobny w tej niebieskiej bluzce, to w poprzednim odcinku. Że w środku jest pętelka, a nie meszek. Mhm. Bo jak ta bluza jest cieńsza, ale ma meszek, to taka się troszkę tekturowata wydaje. Mhm. A to pasuje bardziej do tych takich puchatych bluz. Mhm. Tak moim zdaniem, no to jest moje tak subiektywne zdanie, nie? Ale chciałbym poznać skład. Naprawdę chciałbym poznać skład. Nie ma, to składu. Mnie zaintrygowało tutaj. Ma. Gdzie tu jest ten skład? Pokażesz szerobór koszuleczkę? No. Jak tam zbadasz? Bawełna. No, czy to jest standardowy skład? Podobnie jak u Konopskiego chyba. Też pracuje? Tylko, że tu nie ma żadnych. Tu może być 5% metek. Też elastanu, nie? Bo mówiłeś, że jest elastyczny. Ale zobacz, a jeśli to jest troszeczkę. To ogólnie fajnie, ale że jest nie, trochę to nie jest elastyczna bluza. Patrz, pącz, nie ale ma nie jest tekturowa. Nie, ja bym nie powiedział, inaczej że to jest elastyczna. Wykrój. Pączek. Nie ma. No. Ja bym nie powiedział, że to nie jest elastyczna właśnie, bluza. Ale ona jakby ale mówię, była tu, zobacz, z zewnątrz jest elastyczna. Ale nie jest taką tekturą. Po prostu ma odrobinkę elastyczności i to powoduje, że nie jest taką tekturą typową. No. Jest to po prostu zwykła, fajna bluza. Czy mogę nie elastyczna można tak... Gramatura 240... Bluzy? Tak. Skład 50% bawełna, 50% poliester. Widzisz? No. Miałem wrażenie, że ona jest właśnie sztuczna. Tu jest 50% no poliestru. Jest. Dla mnie to jest niestety minus. A sprawdzisz koszulkę i nie ma elastanu. Widzisz, mówiłem, że... Nie ma jednak elastanu, no, czyli to przez poliester jest... Że ona jest odrobinę, ale nie, jest to, nie jest to najgorsza jakość. Bo jak tu weźmiesz, ty mówisz, że będzie kulkować, ale właśnie przez to, że tu jest tyle poliestru, ono raczej nie będzie kulkować. Ale słuchaj, pamiętasz bluzę mimo wszystko? No jak nie, będzie, ale Pączek, nie tak mocno. Będzie kulkować. Zobacz, co się dzieje. Pamiętasz Mr. Beasta bluzę? No to
to Mr. No. Beast o wiele gorzej i tak się prezentował niż te bluzy, nie? W sensie to jest okej, no okej bluza, ale trzeba być obiektywny. A ile kosztuje? Łącznie ta paka kosztowała około 218, prawda? Widać, że ta bluza jest tańsza w produkcji. Jest. Na pewno. Na tle tych wszystkich, które dzisiaj testowaliśmy, jest taka bardziej, nie wiem jak to określić, no taka stokowa. I Lachu, wziąłeś tą koszulkę, ona była taka gładka i rozciągliwa. Kurczę, bardziej w tamtą stronę. Nie chcę naszych rzeczy porównywać. A to jest. Skupmy się na tym. Lachu, zwykła bawełna. Na przykład koszulka Lacha w porównaniu do tej, Mistrzostwo Świata, nie? Natomiast ta koszulka, też wiecie, to jest koszulka dla osób, które lubią takie koszulki, nie lubią aż tak elastycznych może, więc ona też się spoko wydaje, jako taka zwykła koszulka. My po prostu preferujemy elastyczne. Bo zakrzew nam zwyrywkuje, bo mi to wygląda ogólnie nie na polską, nie jest to moim zdaniem polska produkcja, nie? I zobaczymy, czy na stronce jest. Nitkami, ale to nie będziemy tam się czepiać, bo to zależy od sztuki, ale nie, no... No jest niby, okej, koszulka, ale tak jak mówisz, bardziej stokowe. I jeszcze... To są stokowe rzeczy bardziej, tak jakby to było robione, wiesz, tylko na druk, zewnętrznie, jakieś na produktach gotowych to raczej jest dodawane wszystko, bo też cena o tym świadczy. Tak. Nie zrobisz ale za 60-70 zł. Tam też może być gotowy produkt. Nie widzę żadnego... Tam było. Ale... Tak, były fajne. Ja nie mówię, że nie były fajne, ale były fajne gotowe. Mogły być też fajne gotowe. Się... Ta bluza na przykład Lacha, wydaje mi się, że są dostępne takie gotowe. Tutaj bardziej mi chodzi o to, że jest jakoś... Posłuchaj, jakbym miał obstawiać, która paczuszka jest z AliExpress, no to 3, 2, 1 mówię, że ta. Tak. I tyle. Ja obstawiam tu gotowiec. Ale nie mówię, a tam że obstawiam tak polskie szwalnie, no. Ale to zakrzew znalazłeś informację? Nie mam, że wyprodukowano w Polsce. Jeżeli się tym nie chwalą, więc to raczej nie jest wyprodukowane w Polsce. I stąd ta cena, bo nie zrobisz w polskiej szwalni, żeby sprzedać koszulkę za 60-70 zł. Niestety. No to duży minus od nas, jak to nie jest w Polsce wyprodukowane. Jeżeli no, wiecie... Chyba na trzecim miejscu bym postawił T-Mix tutaj. No. Trzeba zrozumieć, że mogą mieć taką strategię na te ubrania. To mają być jakieś ubrania dla fanów. Pewnie widownia jest młodsza niż u pozostałych youtuberów. I to też... Może nie chcieli, żeby to, ta koszulka kosztowała 120 zł, nie? W sprzedaży, więc jakieś kompromisy. Ale akurat ja bym się tym nie usprawiedliwiał, bo rodzice mają pieniądze. Czyli na tym trzecim miejscu dajemy T-Mix. Ja bym dał SMK na pierwszym miejscu. I na drugim The Philosophy markę Konopskiego. SMK dlatego, bo jest ta koszulka elastyczna. My wolimy takie rzeczy po prostu, bardziej sportowe. No i to pokazuje, że warto robić w Polsce dużo lepszej jakości rzeczy, mimo że sprzeda się ich trochę mniej, ale one będą dużo wyższej jakości. Ktoś jak kupi, będzie nosił tą rzecz 2 lata, będzie zadowolony. Myślę, że koniec końców to się opłaci, więc fajnie, że w ogóle wszystkie rzeczy są spoko, ale jeszcze dla mnie w 100% satysfakcjonujące było, jakby jeszcze robione w Polsce wszystkie były. Mam też takie wrażenie, że to T-Mix, te ciuchy, to tak jak właśnie, znaczy teraz to, co być może ja też tak nie oglądam, że to jest fajna ekipa, już się zżyli, ale że tak jak pierwszy T-Mix powstał, tak jakby z ręki, że ci ludzie zostali stworzeni jako ekipa, nie jest to, nie że się znali wcześniej, tak samo to jest po prostu zrobione, żeby było, nie? Że to nie jest coś zrobionego tak z zajawki, tylko okej, robimy mecz, nie? Tutaj mam takie wrażenie, okej, zrobimy jakiś mecz. Gadżety fanowskie, tak? No. Jakieś. No, może, mogę tak być, no. I tyle, kończymy. Wiecie wszystko. No i polscy youtuberzy robią dobrą robotę, jeżeli chodzi o ciuchy ogólnie, bo w poprzednim odcinku też mieliśmy bardzo fajne rzeczy, nie? I piszcie, fajnie, że to idzie do przodu. Piszcie może kto, kogo na ruszt wziąć w kolejnym odcinku. Jakie marki youtuberów.